Hej, witajcie. Dzisiaj mam kontynuację gry Gunbert. Tym razem Gunbert 2, wersja druga. Druga część tej gry. Grę wypuściła firma Psykio. Może tutaj zaraz zobaczymy rok, kiedy została gra wydana. Tu widzimy w tej chwili jakieś takie demko. Historia, o co tu chodzi. No jest to typowa strzelawka, to muszę od razu powiedzieć. Myślę, że nie będzie to zaskoczeniem. Ale roku produkcji to ja tu nie widzę. Pierwszy raz w nią gram. Pierwszy raz ją widzę, tak podobnie jak i wy. O, właśnie, tu się nam coś pojawia. 98 rok. No dobrze, dobrze. To w takim razie lecimy z trzema kredycikami. No i startujemy. Aha, wybieram sobie tutaj postać. No może to niech będzie, którą będę grał. O, tak jak mówiłem, strzelaweczka bardzo fajna. O, musimy Ludka uratować. Jak się Ludka ratuje? On help tam miał chyba. Czekajcie, jak Ludka uratować? Wiecie kto? Bo ja nie wiem niestety. I chyba się rozwaliłem właśnie. Aha, tu, może tutaj. Aha, już wiem, o co chodzi. Bombę mogę tutaj rzucać, widzicie. Nie wiedziałem na początku, a teraz już wiem. No mówię, pierwsze te trzy kredyty to są właśnie takie kredyty, kiedy można sobie dokładnie wszystko sprawdzić, przetestować, zobaczyć jak gra działa, zobaczyć jakie jest sterowanie w grze. Natomiast już potem te powiedzmy 10, które wrzucam, w większości przypadków to już jest ta prawdziwa taka rozgrywka, nazwijmy to, tak? No. Fajnie, że są kontynuacje, bo nie zawsze są. A tutaj akurat jest, bardzo fajnie z ich strony. Oj, nadziałem się niestety. Dobra. Puszczamy, że tak powiem, nasze te. Oj. Nasze bombowce, chyba to są bombowce. Oj. Szybko kredyty schodzą. Szybko schodzą. O, widzicie? Znowuż się nadziałem. O, patrzcie, coś tu wyskakuje. O, rozwaliłem, udało się, dobrze. Oj, kontynuacja. A, nie mamy już żetonów, dobra. Lecimy z 10 kredytami, tak jak mówiłem, 9 można maksymalnie, więc sobie dobijmy jeden dodatkowo, dobra. No i lecimy, nie śpimy, jak to się mówi. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się faktycznie daleko udało dojść. O! No niestety. No, tutaj muszę zbierać, że tak powiem, te monetki. Ale fajna gra, wciągająca, powiem wam. Niektóre gry są takie, w których po prostu nie chce się grać, bo jakieś takie są, no nie wiem, nudne czy słabo zrobione. A ta jest akurat taka pozycja, że wciąga.
Nie wiem, jakie wy macie odczucia, ale no mnie właśnie grając w to jakoś tak zachęca do dalszej kontynuacji. Oczywiście twórcy mieli to na celu, żeby jak najwięcej kasy wyciągnąć od, że tak powiem, osób, które grają w to, ale no w tym przypadku jest to faktycznie skuteczne, muszę przyznać. O. Jest to skuteczne, słuchajcie. O. Dobra, lecimy dalej. Nie ma tam co. Dobra, rozwalony. Pięknie. Nie no, gra świetna. O, patrzcie, czym ja teraz walę. Oj, nie udało się. Oj, znowu się nie udało. Dobra, puścimy tutaj naszą ekipę. Oj. No, kontynuacja, dobrze, kontynuacja, niech będzie kontynuacja. Bomba, dobra. Oj, jaki grat pocisków. No tutaj na to jest najlepsze chyba właśnie. O, nasza obrona jest niezawodna. Oj, niestety. Tak, większa energia. O. Oj. Słabo. Dobrze, ładnie rozwalone. Pięknie. No, gra naprawdę przyjemna. Znaczy przyjemna, no wciągająca, o tak powiem. Przyjemna to może nie było właściwe określenie, ale wciągająca to na pewno. O. Oj, nie wszystko złapałem. No czasami tak bywa. Człowiek nie wie co łapać, co nie łapać. No i dobra. Oj. No i po. Albo i nie jeszcze. O! No taką girlandą pocisków, jak mnie zasypią, no to co ja mam zrobić? To tutaj wiele nie nawalczę, słuchajcie. O! No continue, bo gra jest fajna. Jest gra fajna. Bomba, ładnie. O. No i kolejna plansza. Co tu się będzie działo? Co tu się będzie działo? Słuchajcie, patrzcie. Jaka szykuje się zadyma. O,
Oj, niestety nie daliśmy rady. Ale zaraz nasi, że tak powiem, nasza obrona lotnicza. Poradzi sobie. Continue, no continue. Dobra, dorzucamy jeszcze, słuchajcie, 9 kredytów, 10. Bo mi się tak gra spodobała, że ciągnie mnie w kierunku, co będzie za chwilę dalej. Także jedną dziesiątkę żeśmy jeszcze dorzucili. Oj. Oj. Patrzcie, ile bomb jest. Oj. Szkoda właśnie, że jak się bierze kontynuację, to nie leci od tego samego momentu. Nie kontynuuje się, tylko zaczyna się od tej samej planszy, jak gdyby, czyli od tej części danej. Nie wiem, czy żeście zauważyli to. Bo tak to by było o wiele lepiej w tym momencie. A... O. Widzicie, zaczynam od początku. Ciężko będzie to przejść, czuję. O, no jak takim gradem pocisków zasypią człowieka, no to jakie mam szanse na jakieś, że tak powiem, ocalenie się? No raczej nie ma. O. Oj. No widzicie? Ciężko przejść przez to. Ale może. Ładnie. Oj. Za szybkie te stwory są w stosunku do mnie. Ile bomb miałem. No i właśnie, zaczynam od początku danej planszy. Szkoda troszeczkę. Oj, tu już straciłem życie. Bo gdyby nie to, to jednak byłoby... Byłaby szansa na przejście tego. Tej części. No i niestety. Szybko te kredyciki, że tak powiem, ubywają. Mimo iż gra jest fajna, ale ciężko przez to przejść. Ciężko przez to przebrnąć. Bo jak mówię, no w takich grach pocisków jak tutaj spada, to po prostu zaliczenie tego to jest raczej marna szansa.
No ale... Oj. No widzicie, już niewiele zostało pewnie do końca. A ja się znowu już rozwaliłem. Oj, 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 niedobrze. Niedobrze. A do końca mi tylko 3 kredyty zostało. A, ile bomb było? No i tylko ostatnie 2 kredyty są już. Oj, 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 niedobrze. No i jeden kredyt. Oj, 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 oj. No i ostatni. Ostatni kredycik, słuchajcie. Ostatni kredycik. Tower. O, już mnie zdmuchnęło. Oj. No i tyle, nie mamy więcej kredycików. Zobaczmy, czy będzie chociaż wpis za ten moje poświęcenie. Jest wpis, patrzcie. I to pierwsze miejsce. Pięknie. Super. Pierwsze miejsce zająłem. Także. No grę oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Wciągająca. Fajna. Chociaż no nie mówię, w pewnym momencie już nie bardzo miałem możliwości, żeby chyba to przejść dalej. No. Dobrze. Dzięki w takim razie, żeście wytrwali do końca tego no dość długiego w sumie odcinka, bo prawie 19 minut. Także dzięki. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Zachęcam do subskrypcji kanałów, do lajkowania, no i oczywiście do zostawiania komentarzy. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!